Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem kosmetycznym. Będzie to taki przerywnik między tymi filmami podróżniczymi. Jest to filmik sponsorowany, ponieważ kosmetyki, które zobaczycie, czyli te z Lilen, są to kosmetyki, które otrzymałam dzięki Wizażu. Miałam możliwość przetestowania tych kosmetyków, z czego bardzo się cieszę, bo bardzo lubię tą firmę. Ale zanim przejdę do tematu filmu, to chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za Wasze wsparcie. Nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, ale to naprawdę, naprawdę dużo znaczy dla mnie każde Wasze wsparcie. Poza tym zauważyliście, że bardzo dużo dodaję filmików z Zanzibaru i czasem zdarzają mi się prywatne pytania na temat tego, więc stworzyłam osobno w społeczności u siebie na kanale rubrykę, gdzie możecie zadawać pytania na temat Zanzibaru. Jeżeli jesteście ciekawi na temat Zanzibaru, mojej podróży, jesteście ciekawi, co oznacza ta bransoletka, to po prostu piszcie tam pytania. Jeśli tych pytań będzie minimum 10, to pojawi się Q&A właśnie z Zanzibaru. Właśnie na temat Zanzibaru. Przejdźmy teraz do tematu filmu, jakim są kosmetyki firmy Lilen. Firma Lilen nie jest mi firmą obcą. Jak wiecie z poprzednich filmików, miałam możliwość przetestowania wielu ich kosmetyków, więc trochę tą firmę poznałam. Bardzo ją lubię. Jest to firma polska. Produkty, które kosmetyki, które mają, nie są testowane na zwierzętach. Większość jest dla wegetarian i dla wegan. Oczywiście nie wszystkie. Natomiast dużo kosmetyków mi się tej firmy sprawdziło, więc bardzo się cieszę, że mogłam przetestować te. One są z serii Vitamin Energy C+E. Jest to nawilżająca pianka do mycia i krem odżywczo-nawilżający. Co mogę Wam powiedzieć o tych kosmetykach? Myślę, że zacznę od tej pianki. Bardzo ją polubiłam i myślę, że jeszcze nieraz po nią sięgnę. Jej plusy to przede wszystkim to, że jest bardzo delikatna. To jest produkt myjący, ale mimo to, że porządnie myje Wam twarz, to nie macie uczucia wysuszenia. Wręcz odwrotnie. Jest nawilżone, ładna nawilżona skóra. Przede wszystkim pięknie pachnie. Zapachy cytrusowe. Jest bardzo wydajny, niewielka ilość pozwala zmyć bardzo mocny makijaż. Nie wiem, jak to jest w przypadku makijażów wodoodpornych, bo po prostu nie użyłam takich kosmetyków, ale jeżeli zrobicie sobie mega mocny makijaż, ja go testowałam na makijażu po sesji zdjęciowej, gdzie ten makijaż jest naprawdę mocny, miałam sztuczne rzęsy przyklejone, dużo cieni, mocnych cieni. Dawał sobie radę bez problemu, bez starcia zmywa makijaż. Bardzo go lubię, jest mega wydajny, więc widzicie, bardzo dużo go jeszcze mam, a używam go codziennie, a nawet bym powiedziała, że dwa razy dziennie. Ma świetny skład, chociaż muszę na to zwrócić uwagę, że jest kilka składników, które mogą niektóre osoby uczulać, więc trzeba to mieć na uwadze. Poza tym skóra jest taka nawilżona, odświeżona, promienista, zmarszczki, może nie założyłam jakieś niwelowania zmarszczek, ale naprawdę skóra wygląda cudownie, bardzo go lubię, na pewno do niego wrócę, mnie na szczęście te składniki, które tam są wymienione i które mogą uczulać, nie uczulają. Jest to naprawdę super skład, bo witamina C i witamina E dla skóry to jest mega dawka witaminowa, bardzo potrzebna. Poza tym ta pompka jest bardzo wygodna, łatwo się można dostać do produktu i jest w bardzo przystępnych cenach, jest dostępny z tego, co widziałam, w większości drogeriach, a jak nie, to na każdej stronie internetowej możecie kosmetyków drogerii możecie znaleźć ten produkt. Ja byłam mega zachwycona. I jest, jak mówię, wolne są produkty od okrucieństw, bo nawet jest ten symbol bardzo ważny dla osób, które na to zwracają uwagę. Kolejny kosmetyk jest to krem, jak mówiłam, odżywczy, krem nawilżający. W bardzo ładnym pudełku. Tak wygląda w środku.
I powiem Wam tak, przede wszystkim świetnie nawilża skórę. Jeżeli macie bardzo suchą skórę, tak jak ja, na pewno się sprawdzi. Delikatnie niweluje małe zmarszczki, skóra jest odżywiona, nawilżona, też ładnie pachnie i jest bardzo ciekawy, bo jak widzicie, takie ma drobinki. Jedyna rzecz, którą mogłabym się doczepić, to niestety ten skład nie jest za dobry. Więc i w mojej opinii marka ma bardzo dużo super kosmetyków, kremów, które działają podobnie, ale mają po prostu lepszy skład. Ten skład mnie po prostu niestety nie zachwyca. Efekt daje super. Na pewno nie wrócę do tego kremu, ponieważ, tak mówię, skład jest bardzo słaby. W porównaniu do tego produktu ten skład jest super, ten jest taki średni, więc na pewno do tego kosmetyku nie wrócę. Natomiast polecam Wam zobaczenie innych kremów z Liren, ponieważ oni mają naprawdę dużą bazę przeróżnych kremów, które naprawdę mają świetne składy. Natomiast ten, mimo że efekt robił świetny, jest to też witamina C i E, więc działa na naszą skórę odżywczo, regenerująco, nawilżająco, niweluje zmarszczki, bo rzeczywiście moje zmarszczki się spłyciły, natomiast jednak skład mnie trochę odrzuca. Ja oczywiście zużyję to opakowanie, natomiast już po nowe nie sięgnę. Natomiast ten płyn, tą piankę myjącą, na pewno po nią jeszcze nieraz sięgnę i mogę ją bardzo Wam polecić. Tym bardziej, jeżeli macie delikatną skórę. Jedynie trzeba, mówię, zwrócić uwagę na pewne składniki, które niektóre osoby mogą uczulać, a niektóre nie. Więc takie jest moje zdanie o tych kosmetykach. Jestem ciekawa, czy Wy znacie te kosmetyki, albo może znacie jakieś inne kosmetyki z Liren, które Wam się po prostu podobają. Dzielcie się tym, mówcie o tym, piszcie. Chętnie poczytam Wasze komentarze, nawet jeżeli one są negatywne w stosunku do tej firmy, ponieważ każdy z nas ma jednak inną skórę i inne zapotrzebowania. Mam nadzieję, że ten mój chaotyczny film po tak długiej przerwie będzie Wam się podobał i nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego dnia, wieczoru czy ranka. Buziaki, pa, pa!